Niemal w każdej kampanii wyborczej ktoś komuś zrywa lub niszczy plakaty. Teraz też to się dzieje, ale dzieje się też coś gorszego. W Chorzowie ubiegającemu się o reelekcję Andrzejowi Kotali grożono w mediach społecznościowych śmiercią, a radnemu Bartłomiejowi Czaji ktoś zniszczył elewację domu. Paweł Jędrusik. Taki napis zastał kilka dni temu na elewacji swojego domu radny Bartłomiej Czaja. Uważa, że to pokłosie jego aktywności w internecie i udostępnienia artykułów krytykujących jednego z kandydatów na prezydenta. W nocy z środy na czwartek wtargnęła dwójka niezidentyfikowanych osób w kominiarkach, w rękawiczkach. Na moją posesję przeskoczyli płot, następnie na elewacji napisali napis, który był również w postach. Radnemu zdewastowano ścianę, z kolei ubiegającemu się o kolejną kadencję Andrzejowi Kotali w internecie grożono śmiercią. W poniedziałek prezydent złożył w tej sprawie dwa zawiadomienia do prokuratury. Kampania nabrała charakter, można powiedzieć, charakteru gangsterskiego. Bandyckie metody, którymi posługuje się zaplecze jednego z kandydatów na prezydenta miasta, jest nie do zaakceptowania przez nas, przez naszych również kandydatów i są granice, których przekraczać nie można. Koalicja Obywatelska nie bagatelizuje tych zachowań i zapowiada dalsze kroki. Postanowiliśmy wystąpić z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji o rozważenie, aby prezydenta miasta Chorzowa objąć ochroną policji. Brudną kampanię wyborczą, choć nie do tego stopnia, widać też w Jaworznie. W niedzielę ktoś w biały dzień zerwał baner wyborczy Pawła Bańkowskiego, który startuje do Sejmiku Województwa Śląskiego. Wszystko nagrała kamera monitoringu. Na moich oczach kierowca samochodu osobowego zniszczył jeden z moich banerów wyborczych i po prostu odjechał. Całość została zarejestrowana kamerą monitoringu, także sprawca nie jest anonimowy. Zostanie to zgłoszone na policję. Warto pamiętać, że w czasie trwania kampanii materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej. Nie można ich niszczyć, usuwać czy zamalowywać. Grożą za to kary aresztu albo grzywny w wysokości do 5000 zł.